czuję, że pozwoli mu kontynuować grę. Dobra, to są praca na skrzydle. Ziyech tutaj wybiegł za plecy jednego z obrońców. Troszkę spóźniony Michał Paznam. Natomiast tutaj tak samo Klasen, Dolberg, to są piłkarze, którzy bardzo, bardzo rozumieją się, jeśli chodzi o poruszanie się. I tutaj Odidiofoe szuka miejsca do oddania strzału. Odidiofoe z lewej nogi! Ale to było sygnalizowane i Andre Onana nie miał problemów z wyłapaniem tego strzału. No można powiedzieć, że jest jakaś odpowiedź ze strony Legii Warszawy. Do błędów, tak jak teraz Jodłowca, naciskając, grozi Nunes na wolne pole do Ziyecha. Ziyech, brawo Marasz. Całe szczęście, że w tej akcji Ziyech wyrzucił... Nunes wyrzucił Ziyecha daleko... Zespole Ajaxu, Traore, ach, to było groźne! Do błędu okazja. No i Neci, daj! Mogło być pięknie! Opłacił się ten wysoki pressing Legii Warszawa. Odzidzie odzyskał piłkę, zagrał idealnie do Necida. Ten po przyjęciu na piersi oddał strzał. Może zaraz zobaczymy tę akcję. Strzelił bramkarza. I wydaje mi się, dlatego ten strzał nie sprawia. I to też powoduje błędy w defensywie Ajaxu. Tak, może być groźnie, zobaczmy. A i bardzo groźnie, na szczęście Dolberg spodłował. Super, to okazja. Patrzy w pole karne. Kucharczyk wyłączył Jajek, nigdy nie brakował. To prawda samobójcza. Szenę na wolne pole, Tete obok Krążej, Szenę. No i teraz trzeba uważać, bo jest szansa, jest Malasz dobrze ustawiony, a strzelał Szen. Powiem ci, że kilka szybciej krąży od nogi do nogi w szeregach Ajaxu. No nie, pas tam. I to...